Dobra, Boże, dobra, już was jest bardzo dużo. Słuchajcie, witamy. Na wstępie bardzo przepraszamy, że tak długo nas nie było. Było to spowodowane tym, że tego lata mieliśmy szpital na peryferiach. Nie wiem, czy chcesz troszkę się zwierzyć z przygód tak, tego lata? Tylko troszkę. Od początku lipca mam kłopot z kolanem. Przy badalnym zabiegu kolana zostało ono zainfekowane bakterią, więc miałem ropne zapalenie kolana, które wymagało operacji. I w ten sposób 2 miesiące walczę o kolano, chodzę o kulach. Jest lepiej, jest poprawa, ale ciągle to nie jest to, co było na samym początku, więc moja aktywność, zarówno gdy chodzi o wyjazdy, jak i rozmowy, była ograniczona, ale chcę powiedzieć, że Joli, żonie i Oli, córce, jestem wdzięczny, że się mną pięknie opiekowały i no i dzięki temu żyję. Tak, i chodzisz. No, chodzę jeszcze słabo, ale żyć żyje. No, także tata też tak trochę przeprasza za te wszystkie odwołane spotkania tego lata. Nie bardzo chciał opowiadać o tym, czym to było spowodowane, ale trochę rzeczywiście było tych kłopotów. No, ale jesteśmy, są 2 tygodnie do wyboru, więc no, nie można było sobie tego live'a darować, prawda? No nie można, tym bardziej, że ostatnio miałem spotkanie w Katowicach i w Krakowie i było tyle próśb, żeby wrócić do tego live'a i żeby Ola wreszcie przepytała mnie, jak trzeba, także spełniamy te oczekiwania. Obywatelskie obowiązki. No, z jednej strony. Tak. Słuchajcie, pytań było znowu strasznie dużo. Jakoś mi wyjątkowo Instagram postanowił utrudnić to działanie tym razem, ponieważ nie wyświetlał mi waszych tych komentarzy, które lubiliście najbardziej, które lajkowaliście najbardziej, więc musiałam je wygrzebać z 1000 i po prostu wymyślałam sobie taki system, że mam teraz każde pytanie na osobnej karteczce, zobaczymy, czy to mi cokolwiek ułatwi, boję się, że utrudniłam sobie życie. No, ale zobaczymy. Zaczniemy od tego, zaczniemy od Agnieszki Holland. Tak. Ponieważ były pytania właśnie o to, co sądzisz o stosunku naszej partii rządzącej do tego filmu, do tych sprostowań przed emisją, do tego słynnego zdania, że tylko świnie siedzą w kinie. A tata, słuchajcie, jest takim prymusem, że dzisiaj specjalnie poszedł zobaczyć ten film, żeby być kompetentnym. Tak, tak. Na Sadybie obejrzałem film i ludzi było sporo i zakończyło się to klaskami. I powiem tak, film jest bardzo trudny. Film jest taki no, dołujący, bo ja uważam, że czy zrobiłaby to Agnieszka Holland, czy zrobił to jakiś reżyser włoski o Lampedusie, czy ktoś o Grecji, to problem jest tak dramatyczny, że z tego nie da się zrobić lekkiego, łatwego filmu. Ale film Agnieszki jest rzeczywiście mocny, wyczerpujący pod względem emocjonalnym. Na pewno nie może się władzy podobać, bo ta władza w tym filmie jakoś specjalnie dobrze, ale dlaczego miałaby dobrze wychodzić, nie wychodzi. Natomiast trzeba to obejrzeć, przemyśleć. Myślę, że dla ludzi władzy byłoby też istotne, żeby taki film obejrzeli. Natomiast problem jest dramatyczny, ponieważ migracja była, jest i będzie. Zmiany klimatyczne powodują, że tych ludzi, którzy będą uciekać z terenów wysuszonych, z terenów pozbawionych wody, będzie coraz więcej. Jakoś musimy sobie wzajemnie pomóc, musimy sobie to życie ułożyć. I w tym sensie ten film nie kończy się żadną konkluzją. On ma taki bardzo ładny element, mianowicie zakończenie to jest pokazanie pomocy, jaką Polacy dali Ukraińcom w czasie początku wojny, no więc, że można wierzyć jednak w ludzi, w ich jakieś zachowania, no ale generalnie moim zdaniem problem migracji jest jednym z najtrudniejszych, poza klimatem, jeżeli nie najtrudniejszym problemem i Agnieszka Holland zabiera głos w ważnej sprawie, że to jest film trudny, to prawda, a to, że się on może władzy nie podobać, to też prawda, tylko ale co z tego? Ale czy ma prawo mieć pretensje? Nie, w ogóle wie pan, drodzy Państwo, władza, która zaczyna krytykować filmy, recenzować filmy, jest albo słaba, albo głupia, albo jedno i drugie. Dlatego, że artyści mają swoją wolność, oni dysponują swobodą w ramach zawodu, który uprawiają. Gdyby wszystkie sztuki Szekspira były w ten sposób oceniane przez kolejnych królów angielskich, to pewno by Szekspira tam stracono na
na jakimś szafocie wcześniej czy później. To samo inni. No, sztuka generalnie powstaje w kontrze do tego, co się dzieje. Ona rozumiem, powstaje w kontrze do władzy. Tylko to trzeba rozumieć. Agnieszka Holland w tym filmie nie wzywa do, nie wiem, do rewolucji, do jakiegoś marszu na Warszawę i tak dalej. Ona pokazuje problem, który jest nierozwiązany. A rozwiązywalny? No, pewno przy lepszej trochę polityce może bardziej, ale generalnie jest nierozwiązany, nierozwiązywalny. I tak na to trzeba patrzeć, jako głos w dyskusji, bardzo ciekawy, bardzo istotny, ale ta władza po prostu, nasza władza nie jest mądra, no na tym polega problem. Więc reaguje w sposób też nieadekwatny. A ten komentarz prezydenta Dudy jakoś chciałbyś skomentować, czy nawet nie ma sensu? Nie ma sensu komentować, bo ja uważam, słuchajcie, że prezydent to jest jednak osoba, która musi bardzo liczyć się z słowami, z językiem, no, nie, nawet jeżeli to jest cytat, no to słuchajcie, ja bym mógł cytować także w stosunku do prezydenta Dudy mnóstwo wypowiedzi, które gdzieś tam padają w różnych miejscach, no ale przecież to nie o to chodzi, to my w ten sposób tą debatę tylko dewastujemy, my tylko pokazujemy ją jeszcze bardziej brutalną. Powiedzieć, że w kinie siedzą świnie, no to chcę powiedzieć panu prezydentowi Dudzie, że dzisiaj tych świń było dużo, a ja wśród nich i tyle. No i on dopiero wtedy powinien zrozumieć, jak bardzo bezsensowny, nieelegancki, niewłaściwy był jego cytat. A co właściwie możemy zrobić? Co się może dalej wydarzyć z tym problemem migracyjnym na tej granicy białoruskiej? No, na tej granicy on będzie w stosunku ograniczony, bo stworzono tam takie instrumenty jak ten mur i tak dalej. No ale też wiemy od Niemców, że niezależnie od tego, że ten mur jest, że jest ściślejsza kontrola niż była, to kilkanaście tysięcy ludzi nielegalnie przekroczyło granicę i poszło do Niemiec. Więc taki żywioł będzie trwał, tylko z tego typu nielegalną emigracją jest trochę tak jak z narkotykami. Jak długo będzie popyt, tak długo będzie podaż. To znaczy, tak długo jak w Ameryce będą chcieli używać narkotyków, tak długo Kolumbia będzie je produkować. Tak samo. Tak długo jak znajdą się gangi, które będą organizować przemyt ludzi do Niemiec i tak dalej, no tak długo będzie to trwało. My możemy to ograniczać, możemy ich, że tak powiem, zwalczać, ale tak to będzie. Problem polega na tym, że trzeba byłoby doprowadzić do stanu, w którym nie ma na przykład gangów zajmujących się przemytem emigrantów, że jest to karane, no ale to jest długa droga. Możesz mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem. Jakkolwiek rozumiem, że ten problem jest bardzo skomplikowany i to nie jest takie proste, żeby tych ludzi po prostu wpuścić i problem rozmierzy się sam. To, czego nie mogę zrozumieć, to dlaczego musimy utrudniać pomaganie im? Dlaczego nie można pozwolić ich nakarmić, napoić, opatrzyć? Nie, no tu nie ma żadnego wyjaśnienia. Oczywiście powinno się pomóc i w tym sensie te wszystkie służby, NGOsy i tak dalej, które są na granicy, powinny mieć taką możliwość. Z punktu widzenia państwa czy tych służb granicznych będzie zawsze argument, że my w ten sposób zachęcamy, że granica jest miękka, no, że pomaga się i tak dalej, więc warto tam iść. Ale ja uważam, że w ogóle polityka migracyjna powinna być tematem politycznym numer jeden albo numer dwa. No, oddaję pierwszeństwo zmianom klimatycznym, ale powinno być numer jeden, bo to będzie trwało, tak jak zresztą jest to część historii świata, zawsze to było. I pytanie, jak to organizować, co zrobić, żeby na tym nie zarabiali przestępcy, co zrobić, żeby odgraniczyć tych, którzy rzeczywiście szukają swojej szansy, od tych, którzy chcą terroryzować, niszczyć, walczyć, to jest trudne zadanie, ale ono wymaga współpracy międzynarodowej. W moim przekonaniu świat ma wystarczająco, a szczególnie teraz, kiedy ma się te wszystkie nowe techniki od tych Pegasusów poczynając i tak dalej, można łatwo, może łatwo przesadzam, ale można odgraniczyć tych, którzy szukają szansy, od tych, którzy chcą robić ataki terrorystyczne. No to jest moim zdaniem zadanie obecne i tak się stanie, bo Grecja, Włochy, Hiszpania nie przeżyją tego nacisku migracyjnego, który tam przypływa do nich,
Z drugiej strony my nie wytrzymamy też tej formuły, że żadnej relokacji, my nikogo nie przyjmujemy, bo będziemy tych ludzi potrzebować. Ja zawsze mówię, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda polityka migracyjna Polski, to wejdźcie do Ubera, to zamówcie pizzę, to zamówcie sushi i zobaczcie, kto wam przywiezie. No. W Polsce pracuje dzisiaj mnóstwo migrantów, dlatego, że robią to, czego nasi nie chcą robić. Więc multikulti świat, ja wiem, że to bardzo wiele... Dokładnie samo było z kolei naszym udziałem na Wyspach Brytyjskich. Tak, tak, to było naszym udziałem na Wyspach, ale wcześniej we Włoszech i tak dalej. Świat pluralistyczny, ten multikulturowy, to jest przyszłość i może się to komuś nie podobać, ale tak będzie. No dobra, to może wejdziemy w wybory, czyli temat, który tutaj najbardziej wszystkich grzał w tych komentarzach, że tak powiem. Po pierwsze, czy ty masz jakieś przewidywania, jak te wybory się zakończą dla PiS-u i dla opozycji? Jest przed 1 października, nie mam żadnych przewidywań. Moim zdaniem sytuacja jest pół na pół. Czyli jedni mogą wygrać i drudzy mogą wygrać. Zawiodłem tą opinią państwa, ale co robić? No dobrze, a jak twoim zdaniem będzie wyglądała Polska, jak u steru zostanie PiS, a jak jeśli udałoby się wygrać opozycji? No to będą trochę różne, znaczy nie trochę, tylko będą zdecydowanie różne Polski. PiS w trzeciej kadencji będzie niezwykle niebezpieczny. Gdyby mu jeszcze udało się wygrać tak z przytupem, to znaczy mieć bez żadnego koalicjanta większość parlamentarną, dlatego że PiS będzie kończył te zmiany, które dla nich są ważne, czyli odbierze niezależność sądownictwu, zdominuje do końca media publiczne, przedłuży czy dokończy zamachu na media prywatne, tak jak TVN czy inne, i doprowadzi do takiego stanu, którego się boję najbardziej, to znaczy, że wśród ludzi zacznie dojrzewać taka zgoda, no takie jakby przyjęcie, że no wyżej się skoczyć nie da, że trzeba jakoś żyć, kopać się z koniem nie ma sensu. I będzie postępował ten rodzaj takiego procesu. Że już nie ma co się buntować. Tak, nie ma co się buntować, trzeba przyjąć to i tyle. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że Polacy, który siłą jest społeczeństwo obywatelskie, nagle się okaże, że to społeczeństwo obywatelskie słabnie, że coraz mniej ludzi... Bo mi potem ludzie piszą, że ty idziesz, a ciebie widać połowę. No. Nie możesz mi uciekać z kadru. No. Nie uciekam z kadru, ale... Mhm. Więc taki rodzaj postaw może dojrzewać. Jeżeli wygra opozycja, no to oczywiście to będzie wielka zmiana. To jest, moim zdaniem, szczególnie pierwsze miesiące, to będzie taka szokowa zmiana, bo zmienią się ludzie na stanowiskach i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy jest pytanie, na ile nowa władza będzie gotowa rozliczyć tych, którzy rzeczywiście zawinili wobec konstytucji, wobec prawa, na ile starczy im odwagi. A twoim zdaniem starczy? Myślę, że starczy. Mhm. A po drugie, jaki program zaproponują? Bo Polska będzie w niełatwym położeniu. No, Polska jest zadłużona. Podpisano w ostatnim czasie dziesiątki kontraktów, które trzeba będzie płacić za tą broń i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie zarządzanie gospodarcze, jest inflacja, więc takie zarządzanie gospodarcze Polską to będzie poważne zadanie, ale myślę, że ludzie w tych partiach, które będą tworzyć ten opozycyjny dzisiaj, ale demokratyczny rząd, mogą sobie dać z tym radę. No właśnie, w tych partiach, czy jest szansa stworzyć koalicję bez Konfederacji? Tak. Tak, tak, ja myślę, że Konfederacja w ogóle gra inną grę. Konfederacja moim zdaniem chciałaby najchętniej, żeby PiS wygrał wybory. On wygra. Znaczy, w sensie, która partia przyjedzie na metę pierwsza, nie ma wątpliwości, to będzie PiS. Ale żeby PiS miał stosunkowo dużo głosów, ale nie większość. I moim zdaniem plan Konfederacji jest taki, żeby powiedzieć PiS-owi, to dobra, miejcie rząd mniejszościowy. A rząd mniejszościowy oznacza nie mniej, nie więcej, że przy każdych głosowaniach wisi na Konfederacji. Konfederacja by chętnie taki rząd przytrzymała przez, powiedzmy, rok,
a później doprowadziła do upadku tego rządu, do przyspieszonych wyborów, no bo jej notowania, teoretycznie przynajmniej, by rosły i ona byłaby tą partią, która mogła być alternatywą. Więc ja myślę, że Konfederaci raczej taką grę mają w głowie, dlatego że wejście z PiS-em do rządu, biorąc pod uwagę doświadczenie PiS-u, siłę PiS-u i jednak niedoświadczenie Konfederacji, no to mogłoby uczynić z Konfederatów kolejną przystawkę. A czy uważasz, że te afery, które teraz miały miejsce, czyli afera wizowa, to co teraz się dzieje wokół premiera Morawieckiego i jego żony, czy to jakkolwiek zmniejsza zaufanie do PiS-u i jego szansę zwycięstwa, czy uważasz, że na ich elektoracie nie robi to żadnego wrażenia? Na twardym elektoracie nie robi żadnego wrażenia, bo przecież tych afer było całe mnóstwo. Mieliśmy wieże, mieliśmy wybory Sasina i tak dalej. W ogóle już tych afer... Nawet jakby człowiek teraz się skupił, to jest blisko, tuż przed wyborami, więc na pewno w stosunku do elektoratu nie zdecydowanego, czy wątpiącego, czy takiego miękkiego elektoratu PiS-u, to na pewno ma znaczenie, ale tego miękkiego elektoratu PiS-u jest moim zdaniem 2-3%. Natomiast w stosunku do 30% elektoratu PiS-u nie ma żadnego znaczenia. Oni po prostu wierzą w PiS, oni uważają, że wszystko to, co jest oskarżeniem PiS-u, jest kłamstwem. Oni uważają, że słowo telewizji publicznej jest święte. No i gadaj tu. No i chyba uważają również, że nawet jeśli to prawda, to i tak więcej dali niż tamci. Więcej no to już jest taki bardziej, bym powiedział, wyrafinowany pogląd, że no wiemy, że kłamią, no ale mają również dobre cechy. Tak, no to, tak, ale ja myślę, że ta znacząca część elektorat PiS-u przyjmuje, że ani nie kłamią, wszystko robią jak trzeba, są oskarżani niesłusznie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z rodzajem sekty, no, wyznania ludzi, którzy po prostu ufają i zagłosują. A propos afery wizowej, pojawiło się takie pytanie, o co chodzi z aferą wizową? Wawrzyk to słup, a całość to po prostu wymyślony na górze intratny biznes, czy chodzi o coś więcej? Na przykład wprowadzenie konkretnych osób typu szpiegów, terrorystów na teren Unii, którzy w tej masie innych mogli swobodnie stać się niewidzialni. Możliwe powiązania rosyjskie, jeśli to jest jakiś czas, jeśli to już jakiś czas trwa, to dlaczego teraz wypływa? No to nie wiem, kto zadaje to pytanie, ale to jest dobry scenariusz na książkę. Ale dużo polubień. Tak, ale ja bym ciągnął wokół tego, to może być dobra książka. Natomiast ja uważam, że... Pani Aniu 1111. Pisze pani tę książkę, natomiast prawda jest dosyć prosta, moim zdaniem. Mianowicie pomysł był taki, że... Znaczy, pierwszy pomysł był taki, że my potrzebujemy cudzoziemców, ponieważ rynek pracy jest mocno opustoszały. W związku z tym trzeba było te procedury wizowe ułatwić, ponieważ żyjemy w erze digitalnej, czyli no, można, znowu mam się przytulić, żyjemy w erze digitalnej, w związku z tym można to zrobić w ten sposób. I oczywiście w momencie, jak trzeba było przygotować te systemy cyfrowe i tak dalej, jak to wszystko organizować, przy Wawrzyku, czy przy tych ludziach znaleźli się specjaliści, młodzi fachowcy, którzy wiedzieli, że z tym mogą być związane również pieniądze. I w moim przekonaniu to było takie połączenie. No, z jednej strony zróbmy coś, żeby ułatwić zdobywanie wiz, a z drugiej strony można na tym zarobić pieniądze. I to widzieliśmy, no bo jeżeli ktoś gdzieś tam w Afryce płaci 5000 dolarów czy 2000 dolarów w krajach ubogich, to przecież płaci tak nie w powietrze, tylko komuś. I ktoś po prostu ten biznes, tą strukturę zorganizował, a to nie musiało mieć parasola państwowego, wystarczyło takie właśnie stworzenie luki, które państwo dało, czyli ten system digitalny i to poszło. Zresztą identyczny moim zdaniem mechanizm zadziałał przy zbożu ukraińskim. Znaczy, jak pozwolono tranzytować zboże przez Polskę i nie kontrolowano tego, no to oczywiście znalazło się sporo osób, które uznały, że kilka wagonów można odczepić od transportu i sprzedawać, i wziąć, i robić z tego tańszą mąkę. Tym bardziej, że jakość zboża ukraińskiego i polskiego jest porównywalna, bo my jesteśmy w tej samej strefie geograficznej, więc tam, gdzie... Ja nie chcę oskarżać tych liderów, bo powiem szczerze, gdybym miał wobec polityków wysuwać poważne oskarżenia, to uważam, że największą aferą, którą
w tej chwili mam w głowie, to jest sprzedaż Lotosu. To się odbyło wyłącznie poprzez rozmowy państwowe, umowy państwowe i tak dalej. Tu żaden przypadkowy młody człowiek nie mógł dojść i spróbować coś tutaj zachachmęcić. Ale gdy chodzi o zboże, gdy chodzi o wizy, to jak mówię, być może władza wykazała tu za dużo naiwności, ale znaleźli się związani z władzą ludzie, którzy po prostu zarobili na tym pieniądze. A jakie konsekwencje może mieć ta afera wizowa dla Polski? Czy realne jest zawieszenie Schengen? Nie sądzę, dlatego że Schengen to jest rozwiązanie, które niezwykle uaktywniło kontakty gospodarcze, turystyczne. I dzisiaj przywrócenie Schengen to są potworne koszty dla tych transportów, które idą przez granicę, dla turystów. No proszę sobie wyobrazić, że jedziecie do Niemiec i to normalnie zajmuje wam 4 godziny czy 5, a wraz z kontrolą graniczną będzie zajmowało 7. Także ja nie sądzę. Natomiast oczywiście to wymaga rozmów i to wymaga wzmocnienia kontroli takiej wyrywkowej na granicach, żeby wiedzieć, czy te gangi rzeczywiście no nie działają, czy ten transport nielegalny nie ma miejsca, ale w zawieszenie Schengen nie wierzę, natomiast w to, że Polska będzie miała tutaj trudne rozmowy, wierzę. No, tego się tak łatwo nie da przejść, bo faktem jest, że takie wizy nielegalne były wydawane. Mhm. Dziękuję. Dobra, to może prosto przejdziemy do tego zboża w takim razie. Czy możemy w ogóle trochę najpierw w prosty sposób wytłumaczyć, o co chodzi? Bo ja z tego, co zrozumiałam, chodzi o to, że myśmy się trochę jakby zatkali, wpuszczając to zboże ukraińskie. Znaczy nie mamy jakby mocy takich przerobowych, tranzytowych. Nie. Znaczy problem jest taki. Problem jest poważny. Ukraina jest wielkim producentem rolnym. Ukraina ma czarnoziem, czyli najlepszą glebę, jaka jest w Europie. I Ukraina była, jest i będzie producentem tego zboża. I teraz, przez całe lata nie było problemu ze sprzedażą tego zboża przez Ukrainę. Polska go nie kupowała, bo mamy własne zboże, nie potrzebować. Ale Ukraina była w stanie sprzedawać to zboże przede wszystkim przez Morze Czarne, czyli wysyłać statkami do Afryki i tak dalej, gdzie ono jest potrzebne. Proszę pamiętać, że 10% ludności świata głoduje. I tamto zboże jest kwestią życia. I tak to działało. W wyniku wojny porty czarnomorskie zostały zamknięte. W wyniku rozmów Erdogana z Putinem i Ukraińcami udało się częściowo otworzyć, ale ciągle wielka nadwyżka tego zboża jest po stronie ukraińskiej. I wtedy słusznie, i wtedy nie było żadnego krzyku w tej sprawie, Polska także, przyłączyła się do konceptu, żeby to zboże tranzytować przez Polskę, na przykład na Bałtyk, i one płynęły do Afryki z Bałtyku, czy na Morze Śródziemne, żeby to zboże mogło tam odpływać. I sprawa została przyjęta, działo się. No ale natychmiast pokazały się mafie, czy firmy, które uznały, że można na tym zarobić parę groszy, dlatego że zboże ukraińskie, nie chcę w tej chwili mówić dokładnie, ale było mniej więcej o połowę tańsze od polskiego. Czyli mąka wyprodukowana ze zboża ukraińskiego była o połowę tańsza od naszej. I znalazły się firmy, zauważcie Państwo, nazw tych firm do dzisiaj nie znamy. Można więc podejrzewać, że one są związane z PiS-em i z rządzącymi w Polsce, które przejmowały część tego zboża, zapełniały magazyny, z tego powodu brakowało miejsca w magazynach dla polskiego zboża, no i zarabiały tą różnicę, czyli pół ceny. I zaczął się krzyk wśród polskich rolników, uzasadniony, że oni nie mają gdzie sprzedawać zboża, że mało tego, nie chcą kupować zboża tak po takich cenach, jak było, tylko taniej, no bo ukraińskie jest tańsze. I mamy ten cały, mówiąc w wielkim skrócie, problem. Dzisiejsza pozycja Polski, to znaczy, że my robimy embargo, czyli to zboże nie może przechodzić przez Polskę, jest o tyle dramatyczna. Po pierwsze dla Ukraińców, no bo gdzie oni mają to zboże sprzedawać? Morze Czarne zamknięte, przez Polskę nie można przepuszczać. Z drugiej strony jest moim zdaniem bardzo taka śmieszająca Polskę. No, czy my naprawdę nie jesteśmy w stanie zapewnić skutecznego tranzytu przez Polskę?
Czyli, że jadą zaplombowane wagony czy ze zbożem i one dojeżdżają do polskiej granicy. Mnóstwo takich towarów jeździ przez Polskę. Alkohole, papierosy, no dziesiątki rzeczy i to się udaje, udaje zrobić. Ma to wpływ na relacje polsko-ukraińskie, moim zdaniem bardzo niedobry. A ty w ogóle, jak to odebrałeś te słowa prezydenta Zełenskiego? Bo dużo osób bardzo negatywnie to odebrało. Ja dla Zełenskiego mam sporo zrozumienia, bo słuchajcie, podam wam dwie postawy. No jeżeli w tym samym Nowym Jorku Zełenski mówi, że ci, którzy nie blokują zboże, to w sumie no, pomagają Rosjanom i pokonać Ukraińców, to trzeba pamiętać, że mówimy o człowieku, który prowadzi wojnę. On nie wie, kiedy ta wojna się skończy. On nie wie, czy on tą wojnę przeżyje. On nie wie, co będzie z Ukraińcami. On nie wie nic, co może być dalej. No to jest to be or not to be. To jest walka na śmierć i życie. A nasz prezydent wychodzi i mówi, no cóż, no to jest taki konflikcik. Skierowaliśmy sprawę do Trybunału Międzynarodowego. Trybunał Międzynarodowy rozpatrzy rację. Potrwa to parę lat. No ludzie kochani. Zełenski jest pod ścianą, a nasz prezydent mówi, że Trybunał będzie 5 lat zajmował się sporem polsko-ukraińskim w sprawie zboża. No to jakby to powiedzieć. No. Czyli twoim zdaniem to powinniśmy się na to zboże zgodzić jako Polska? Nie, na tranzyt zboża i zapewnić, że. Ale nie jest tak, że nie ma tego tranzytu? To nie jest. No nie ma, no bo my robimy embargo, czyli nie można. Ale ja zrozumiałam, że jest embargo na wwożenie, ale jednak tranzyt może być, tak się przeczytałam. Nie, jeżeli embargo jest na zboże, czyli sprzedaż, i to jest zrozumiałe, proszę nie sprzedawać zboża, natomiast musimy zapewnić skuteczny tranzyt, czyli od granicy polskiej to zboże w tych wagonach, czy zamknięte, zaplombowane, musi dojechać do kolejnej granicy, no i tam po prostu być wywiezione do Afryki, gdziekolwiek trzeba. I mało tego, to jest problem, od razu Państwu mówię, którym nie powinien się zajmować ani prezydent Zełenski, ani prezydent Duda. To powinno być załatwione na poziomie doradców, którzy są na tyle kompetentni, mądrzy, że znajdą rozwiązanie i nie zatruwać powietrza, nie psuć powietrza, powiem jeszcze mocniej, nie puszczać takich bąków wobec opinii publicznej, bo to nie ma sensu, to tylko po prostu... No uważasz, że to się odbije na tych relacjach? Ale oczywiście, że się już się odbija. No już się odbija. Prezydent mówi, no Ukraina to zachowuje się jak tonący, który brzytwy się chwyta. No jak można powiedzieć? No oczywiście, że Ukraina jest tonąca. No ty kurca fiks nie mów o brzytwie. No. Ty rzuć koło ratunkowe. Ty pomóż, rozumiesz. I tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to, co praprzyczyną wszystkich kłopotów w tej chwili polsko-ukraińskich są wybory w Polsce 15 października. Dlatego, że w Polsce wybory są nie robione przez rozsądnych polityków, tylko cynicznych PR-owców. I wszystko, co można zrobić, oni robią tak, żeby po prostu skonfliktować, spolaryzować, zniszczyć. I z tego będzie naprawdę mnóstwo kłopotów. Dlatego, że gdybym ja dzisiaj, powiem szczerze, nie słyszałem w tej kampanii, poza różnymi hasłami, ani jednej rzetelnej, pogłębionej analizy. Co zrobić z migracją, co zrobić z Ukrainą, co zrobić z przyszłością Unii Europejskiej, co zrobić z wspólną polityką rolną. Po prostu ci piarocy się na tym nie znają. Oni podpowiadają hasełka, które mają brzmieć. Nie, tego nie zrobimy, tu będziemy mocni, tu będziemy nieustępliwi i tak dalej. Polityka idzie na dno. Ale mamy jeszcze pół godziny rozmowy, więc będziemy kontynuować. Postaram się wyciągnąć z tego bagna. Tak, no ktoś zadał takie pytanie, czy obecna lub każda kolejna władza będzie polaryzowała społeczeństwo? Czy polaryzacja to jedyne narzędzie do utrzymania kontroli władzy? Nie powinno być. Ja jestem generalnie wielkim przeciwnikiem polaryzacji, ale mam obawę, że w świecie XXI wieku polaryzacja stała się takim paradygmatem, który organizuje wybory. Nie tylko w Polsce. Polaryzacja w Izraelu, polaryzacja we Francji, Brexit, polaryzacja Stany Zjednoczone, polaryzacja. Mówiąc krótko, to co za powiedzmy takich moich czy naszych czasów było pomysłem, że jeżeli chcesz wygrać wybory, idź w stronę centrum, czyli łagodź te kanty i otwiera się wobec innych, w tej chwili już nie działa. W tej chwili musisz mieć wroga, musisz wroga zaatakować, najlepiej zaatakować tak bezwzględnie na prawie na śmierć.
i wtedy wygrywasz. Ale to jest fatalne, bo to dzieli społeczeństwa i więcej, traci się kapitał społeczny, bo przecież tak czy inaczej wybory się skończą. No i co? No i trzeba jakoś współpracować. No i co? No z kim współpracować, jak tego przeciwnika, czy tego inaczej głosującego w międzyczasie obraziłeś, odebrałeś mu godność, zdehumanizowałeś, stygmatyzowałeś i tak dalej, i tak dalej. No, no ja jak później powiedziałem, stary, żartowałem, mam poklepać po ramieniu. A tak jest, też były takie pytania. Czy polityka tak nie wygląda, że właśnie tutaj rzucają się do siebie, wiesz, rzucają się sobie do gardła w telewizji i w Sejmie, a potem idą razem na No już nie. Tak, a wyglądała? Tak wyglądała kiedyś, ale takich słów nie używano. Kiedyś brytyjski parlament jest tu świetnym przykładem, bo w brytyjskim parlamencie nawet jak chciał się być przykrym, to się mówiło mój szanowny oponent, czy mój szanowny kolega radykalnie mija się z prawdą, albo prawda nie jest jego najsilniejszą stroną i tak dalej, i tak dalej. I to było oczywiście mocne, bo zarzut był, że kłamie, ale było to opakowane tak, że trudno było się obrazić. Dzisiaj już nie ma tak, bo dzisiaj de facto obrażani jesteśmy codziennie. No, kto ma siłę i wytrwałość oglądać media publiczne, to przecież stopień ataku, agresji wobec Donalda Tuska to jest coś niebywałego. No, to każdy sąd na świecie powinien uznać to jako działania agresywne, obelżywe, odbierające godność i tak dalej, i tak dalej. A to jest codzienność. No to telewizja publiczna wykonuje te manewry wobec Tuska i wobec opozycji w gruncie rzeczy codziennie. Ja się szukam tego pytania, bo było pytanie o to, dlaczego oni tak nie znoszą Tuska właśnie. No bo jest groźny, no on może wygrać. Teraz. O, dlaczego ludzie tak nie lubią Tuska? Czy tylko dlatego, że PiS przyjęło taką narrację, czy problem jest głębszy i leży gdzie indziej? Nie, no to znaczy, Tuska lubi 30 parę procent i Tuska nie lubi PiS. Ja myślę, że ta narracja, która się pojawia każdego dnia, która jest niezwykle agresywna, swoje ma znaczenie. No to, oczywiście Tusk ma bagaż, to też trzeba powiedzieć. To nie jest polityk, który urodził się wczoraj i który może w tej kampanii opowiadać, co on to zrobi, bo jeszcze nigdy nic nie zrobił. On 7 lat był premierem, ale muszę powiedzieć, że no Tusk pokazuje wielką klasę taką osobistą i polityczną, bo on jest niewiele młodszy ode mnie, ale wejść w tą kampanię, walczyć przy takiej agresji, która go dotyczy, to czapki z głów, to jest mój zdaniem. Właśnie, dlaczego też o to ktoś zapytał? Dlaczego twoim zdaniem on wrócił do tej polskiej polityki, bo przecież nie musiał? Ja myślę, że się wahał, ale jak zdecydował się, to wrócił to na 100%, nie poszedł na żadne półśrodki, a z jego punktu widzenia trochę to rozumiem, on jest zdeterminowany, bo to jest walka o jego miejsce w historii. Mhm. Znaczy Tusk, który wygra, będzie tym, który zatrzymał autorytarne rządy Kaczyńskiego i to będzie wielkie miejsce w historii. No ale niestety, gdyby Tusk przegrał, no to on będzie wymazany przez Kaczyńskich, znaczy kaczyńsko-podobnych i pisowców z historii i oni będą starali się uczynić wszystko, żeby to, co kłamią w telewizji publicznej, było niejako jeszcze potwierdzone w podręcznikach czy na sali sądowej i tak dalej. No to jest ogromna stawka, o którą on walczy. To jest stawka absolutnie, nie tylko to jest stawka, ja już użyłem tego wobec Ukrainy, ale to jest to be or not to be, to jest być albo nie być. Mhm. I dlatego trzeba Tuskowi pomóc, tak. A czy uważasz, że jeśli opozycja wygra wybory, to Tusk będzie premierem, czy Trzaskowski? Myślę, że Tusk. Znaczy, to zależy oczywiście, no, jakie tam będą wyniki, jak będzie wyglądał ten układ możliwej koalicji, ale ja myślę, że po prostu plan jest taki. Tusk, jeżeli wygrywa, zostaje premierem. Trzaskowski jest bezdyskusyjnym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich 25. A dobrze, to tak jeszcze chciałabym o wyborach od strony takiej taktyki. Czy jest w ogóle coś takiego? Czy jest jakaś taktyka, jak głosować, żeby twój głos się nie zmarnował, albo żeby to jakoś się
najlepiej rozłożyło dla opozycji? Czy możesz dać jakiekolwiek rady? Dużo osób się boi tego, że zagłosuje, jeżeli ich głos trafi do kosza, bo na przykład partia nie przekroczy progu wyborczego. To nie, no, znaczy, moim zdaniem w tej chwili według tych sondaży, które mamy, no to raczej takie ryzyko jest niewielkie, ale przede wszystkim trzeba głosować zgodnie z poglądami. Znaczy, ja na przykład zagłosuję na lewicę, bo tak głosuję już tyle lat i zagłosuję raz jeszcze. Lewica musi przekroczyć 5%, lewica moim zdaniem przekroczy więcej, będzie miała około 10%, więc a już na kogo na lewicy? Liderem w Warszawie jest Zandberg, ciekawa postać, ale na przykład numer 9 na liście lewicy jest Piotruś Gadzinowski, mój współpracownik z ITD, świetny dziennikarz, felietonista, też chętnie na niego bym zagłosował, więc też jest wybór. To przepraszam, to się wtrącę taką, ale taka dygresyjka, żeby dopełnić pytanie, które też tu się pojawiało, miało bardzo dużo polubień. Dlaczego głosować na lewicę? No, bo to są moje, znaczy dlaczego ja głosuję na lewicę, bo to są moje poglądy, to są moje przekonania od można powiedzieć od małego, a byłem liderem lewicy i ona ma dobry program. To jest to, co proponuje lewica, jest ciekawe, związane z postawieniem na usługi publiczne, zmniejszeniem godzin pracy. Poza tym lewica jest bardzo demokratyczną formacją. Ze strony lewicy nigdy nie płynęły żadne zagrożenia dla demokracji. Ale mówię, kto chce głosować na Koalicję Obywatelską, no to ma tam zestaw do głosowania ludzi bardzo dobrych, proszę bardzo. Kluczowa rzecz, teraz mówię Państwu prosto w oczy, to jest to, żeby Hołownia i PSL, czyli trzecia droga, przekroczyło 8%, bo oni mają wysoki pułap u tej koalicji. Ja to mówię do moich kolegów, których pamiętam 2 lata temu, 3 lata temu, którzy mówili Hołownia, 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 zakochaliśmy się w Hołowni i tak dalej, a dzisiaj jakby byli nieco odkochani. To się mówię, słuchajcie, wszyscy, którzyście kochali Hołownię, zagłosujcie na Hołownię. To jest obowiązek, dlatego że oni muszą przekroczyć 8%. Jeżeli Hołownia nie przekroczy 8%, to właściwie PiS ma wolną drogę do rządzenia. Chciałem powiedzieć, że wspaniale, że to mówisz, ponieważ nie wiem, czy się zorientowałeś, ale narracja jest dokładnie odwrotna. Czy narracja jest taka, szczególnie tych ultrasów tak zwanych po stronie koalicji, żeby broń Boże nie głosować na trzecią drogę, że to jest zdrada, bo to jest odbieranie głosów koalicji, że przy tym podziale... Znaczy, ja bym się zgodził z tą tezą, gdyby było tak, że głosujemy na koalicję, w związku z tym Hołownia ma 0,5. Tak? No to 0,5 nie ma znaczenia. Ale jeżeli Hołownia będzie miał 7,5, to marnujemy te wszystkie. To marnujemy 7,5% głosów. W związku z tym, ja nie żądam, ja nie będę głosował na Hołownię, bo się nim nigdy nie zakochałem. Ale ci, którzy się zakochali, którzy mnie przekonywali, że to jest najlepszy kandydat prezydencki i tak dalej, to nie też. Nazwisko zostawiamy po programie. Głosować na trzecią drogę, dlatego że oni muszą być w parlamencie, oni będą dobrym partnerem, oni będą dobrym koalicjantem w tej koalicji rządowej. Dzisiaj to byłby największy błąd. A argument jeszcze dodatkowy, dlaczego na nich trzeba głosować? Bo przecież gdyby nie to poparcie, które zostało udzielone Hołowni w czasie wyborów prezydenckich i po wyborach prezydenckich, tego ugrupowania by nie było. Mówiąc krótko, pomagaliście temu ugrupowaniu, tłumaczyliście Hołowni, że ma szansę, czyniliście z niego lidera i tak dalej. I co, i dzisiaj powiecie, że już nie? No to będzie katastrofalny błąd, więc... Hołowniacy głosować na Hołownię. Lewacy na lewicę. Ktoś upomniał, żeby dokończyć jeszcze ten wątek, dlaczego na lewicę. A co tam napisano? No i to już przeleciało, to jest dużo komentarzy. No na lewicę, no to bardzo fajnie, świetne kobiety. Jeżeli ktoś... Tak, dużo kobiet i pamiętajcie, że to jest też partia, która się upomina o kobiety w najbardziej stopniu, a generalnie w programach wyborczych jest katastrofa, jeśli chodzi o sprawy kobiet. Sprawy kobiet, raz. Również absolutnie czytelna postawa, gdy chodzi o tolerancję, o środowiska LGBT i tak dalej. Moim zdaniem bardzo rozsądna część programu społecznego, czyli nie rozdawać pieniędzy,
tylko stawiać na usługi publiczne. A co to są usługi publiczne? To są szkoły, przedszkola, żłobki, domy komunalne. To oni tam w Wiedniu pokazywali dobry przykład, jak ta polityka mieszkalnictwa komunalnego może być rozwinięta. Bardzo porządne ugrupowanie, które przemyślało wiele rzeczy i które jeszcze jest skromne, bo oni nie wierzą, nie mogą wierzyć, że oni będą rozdawać karty. Oni chcą po prostu włożyć swój wkład w to, co się będzie działo w przyszłości. Także partia mądra i skromna. Tak, ale głosujcie na kogo chcecie. Słuchajcie, my nie agitujemy, odpowiadamy na pytania. Najważniejsze, żebyście poszli zagłosować. Nie, ja trochę agituję, uczciwie mówię, trochę agituję. Bardzo dużo mówiłeś o Hołowni. Tak? Słuchajcie, Niemcy mają dobry system, bo w Niemczech de facto daje się dwa głosy. Jeden się oddaje w okręgu wyborczym na kandydata, którego chcesz, i drugi się oddaje na listę krajową. I w ten sposób na przykład CDU przez wiele lat głosowało tak, że głosowano na kandydata swojego, czyli z CDU w okręgu, i na listę krajową na FDP, na Wolnych Demokratów, ponieważ oni musieli przekroczyć 5% i oni byli wymarzonym wtedy kandydatem do koalicji. U nas niestety tego systemu nie ma, w związku z tym raz jeszcze proszę zwolenników Hołowni i PSL-u o to, żeby na nich głosować, bo naprawdę te 8% może albo dać nam szansę na odrodzenie demokratyczne, albo nas po prostu wsadzi w czarną dziurę. Masz jakiś pomysł, jak zachęcić młode kobiety do głosowania? Bo one są najbardziej niechętne, żeby w ogóle oddać głos. Uważają, że ich to nie dotyczy, że polityka ich nie dotyczy. No to nie wiem, co zrobić, ponieważ moim zdaniem w ogóle demokracja pozbawiona zainteresowania ludzi czy głosowania ludzi wiennie, ona ginie. Nie, no ale to musi sobie ta młoda kobieta, która uważa, że ją demokracja, polityka nie interesuje, powiedzieć to co? To ona zgadza się na autorytarne rządy, na dyktat kogoś, no to jest takie przyjęcie jakby takiej postawy, no to trochę zniewolonej, nie mam wpływu, nie chcę mieć wpływu. Ale ktoś ma, to znaczy oddajesz, ktoś zadecyduje za ciebie. No a jak źle będzie decydować? No nie, no właśnie o to mi chodzi, czyli pozwalasz na to, że ktoś zadecyduje za ciebie, a dzisiaj no te siły się tak rozkładają, że może się okazać, o jak też ktoś pytał o to, czy zapoznałeś się z tym wspaniałym wideo o tym, że kobieta to dobytek, część dobytku mężczyzn. Chodzi mi o to, że mamy... Wiesz, może się okazać, że o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, decydują chłopcy, na których wrażenia robią słowa o dobytku i tak widzą rolę kobiety jako spółdzielnik. No ale to też, że chłopcy tak sobie mogą mówić żartem czy serio, tego już nie A wiem. A nie widziałeś tego nagrania? No widziałem, oczywiście widziałem, no to ja przyznam się, że to był jakiś taki świat absurdu, ja w ogóle nie wiedziałem, jak na to reagować. Natomiast wyobraziłem sobie, że jestem kobietą, czy nieważne, młodą, średnią, czy w starszym wieku. No jak można to zaakceptować? Jak można zaakceptować, że jesteś częścią dobytku? No, czyli jest koza, jest krowa, jest świnia i jest kobieta i żona. Nie? No, nawet gdyby to był, znaczy w moim świecie, w świecie tej kultury, do której ja z radością należę, to taki dowcipów się nie opowiada. No. No więc może to jest odpowiedź na pytanie. Jeśli widzisz swoją rolę inaczej, to może jednak lepiej zainteresować się polityką na tym. Ola, no Ola, zrozum, no żyjemy w XXI wieku, żyjemy na kraju, gdzie większość wykształconych osób w Polsce to są kobiety. Jednak, no, i stanowimy większość wyborców. Stanowicie większość wyborców. No już analfabetów i zupełnie niedouczonych nie ma. To trzeba mieć albo jakąś skazę psychiczną, czyli akceptować przemoc wobec siebie, jakiś rodzaj poddaństwa, niewolnictwa, no albo mamy to poczucie jednak jako takiej równości, a już przede wszystkim tą równość i tą podmiotowość można wykazać w czasie głosowania. Bo ten mąż nie może wyjść do kabiny razem z tobą, nie może ci podyktować, na kogo głosujesz. Teoretycznie. Co znaczy teoretycznie? No teoretycznie nie może, no ale może powiedzieć, że wchodzimy razem i jednak tam... No ale też ona może mieć, zaczekaj, to nie są jakieś gesty nadzwyczaj bohaterskie. Ja zawsze tłumaczyłem. Głosowanie demokratyczne to jest jeden z najbardziej intymnych działań człowieka.
Dlatego, że wchodzisz do tej kabiny, kreślisz, kogo kreślisz i wychodzisz. Tak naprawdę nawet żonie nie musisz się przyznać, na kogo głosowałeś. Jak ona mówi, a okej. Okay. Czyli to jest twój wybór, jesteś ty, kartka i twój rozum, i twoje myślenie. I z tego trzeba skorzystać, bo takich wolnych, intymnych momentów człowiek ma bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Zazwyczaj jest skrępowany konwenansem, jest skrępowany otoczeniem, jest skrępowany różnymi układami, a ta kartka wyborcza za tą kurtynką to jest twój wybór. No. Tak jest. A polityka, pamiętajmy, polityka to nie jest jakiś abstrakt, to jest życie nasze po prostu. Więc to mówienie, że się nie interesuje polityką, to trochę jakbyśmy się nie interesowały swoim życiem. No w końcu to jest rzeczywistość, która nas otacza. Nieprawdaż? Prawdaż. Pojawiają się pytania, też chciałam o to zapytać. Co robimy z referendum? Olewamy. Jak olewamy? No, myślę, że najbardziej niestety to jest trochę skomplikowane, bo nie zostanie odnotowane na karcie wyborczej, ale tego się nie powinniśmy bać. Po prostu nie przyjmujemy karty referendalnej do ręki. Czyli prosimy, żeby odnotować w tym miejscu, gdzie się zazwyczaj podpisujemy, że odmawiamy. No to wymaga trochę... Aha, i nie pobieramy. Nic, nie pobieramy. Bo nie, tam nie... Nie, dlatego, że każda karta pobrana będzie liczyła się do frekwencji. A żeby referendum było ważne, musi być więcej niż 50% kart pobranych, mówiąc wprost. Czyli tu trzeba niestety wykazać się trochę odwagą cywilną, bo oczywiście te nazwiska nasze zostaną. Znaczy, to nie jest troszeczkę mrzonka, czy się nie okaże, że... Czy nie ma ryzyka takiej sytuacji, że my tutaj w dużych miastach na przykład coś takiego zrobimy, a w mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład, no nie wiem, ludzie znają się z tymi osobami, które siedzą w tych komisjach, poczekaj, i na przykład i oni się przestraszą i w rezultacie to referendum będzie ważne, a będą tam te głosy tak jakby sprzyjające temu, co PiS chce. Nie, no wiadomo, kto będzie głosował, to będzie głosował tak, jak PiS chce, tylko proszę pamiętać, że najwyższa frekwencja do tej pory w referendum w Polsce to było wybory europejskie, to było tam 58%, dwudniowe zresztą referendum, jedyny raz w naszej historii, a reszta referendów to była... No tak, ale a wybory parlamentarne, jaką mają frekwencję? 50%, 60%. No tak, ale głosy się w wyborach rozkładają pół na pół. Czyli jeżeli Ja nie wiem, czy do każdego dojdzie ta informacja, że ma nie pobierać karty albo... Myślę, że dojdzie i akurat jestem, jeżeli nie będzie tam jakiegoś zasadniczego fałszerstwa, że będą hurtem wrzucać te karty referendalne, to referendum będzie na poziomie frekwencji 30%, więcej nie może być. Czyli olewamy, nie pobieramy. No olewamy dlatego, ale to też trzeba powiedzieć, dlaczego olewamy. No olewamy dlatego, że to jest zwyczajna manipulacja. Dlatego, że to referendum nie dotyczy żadnego problemu, który jest dzisiaj, proszę zauważyć, mieliśmy w Polsce dwa udane referenda. Jedno dotyczyło konstytucji, czyli no, czegoś naprawdę najważniejszego, ustawa zasadnicza. Drugie wejście do Unii Europejskiej. Trzecie referendum, uważam, w Polsce, które miałoby ogromne znaczenie, to jeżeli będzie demokraci będą rządzić, to będzie referendum w sprawie wejścia Polski do strefy euro. A jak PiS będzie rządził, to będzie referendum o wyjściu z Unii Europejskiej. I to są naprawdę referenda o charakterze fundamentalnym, zasadniczym, historycznym. Natomiast jak ktoś pyta w referendum, kiedyś było Bronisław Komorowski na prośbę Kukiza zrobił referendum pod tytułem, czy jesteś za JOW-ami, czyli jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Frekwencja była bodajże 7%, coś podobnego. Kiedyś Jaruzelski zrobił referendum o reformie gospodarczej. Nie wiem, frekwencja była 10% czy 12%. Ludzie wiedzą, co jest zasadnicze, a co nie. O co nas pyta dzisiaj PiS? Pyta nas o relokację, która nie jest w ogóle przesądzona, nie jest zatwierdzona i tak dalej, krótko mówiąc, pyta nas, czy nie lubimy emigrantów w kraju, w którym tych emigrantów jest coraz więcej. No jest absurd i moim zdaniem hipokryzja nie do zaakceptowania. Pyta nas PiS, czy jesteśmy za sprzedażą majątku narodowego, podczas gdy już ten majątek de facto wyprzedał, tak jak Lotos i tak dalej, i tak dalej. O czym mówimy? Gdy powiedział, że czy my jesteśmy za tym, żeby sprzedać, nie wiem, PKO BP, czy
czyli największy bank polski państwowy. No to było pytanie, no to ja jako klient PKO BP bym się zaangażował w tą kampanię i powiedział, że tak czy nie. Powiedziałbym nie oczywiście, ja wolę, żeby to był państwowy bank. Później jakieś kolejne pytanie dotyczy, pamiętasz? Nie pamiętam. No, coś kolejnego, coś kolejnego, ale to są wszystko... Nie przywiązuje wagi, bo... No, nie przywiązuje, ale to też, no właśnie, sam fakt, że ja nie mogę sobie przypomnieć, świadczy tylko o tym, że nie ma w tym substancji, że to jest tylko rzucone właśnie na rynek wyborczy, żeby w ten sposób jeszcze mobilizować wyborców, żeby mieć pieniądze na tę kampanię referendalną, która będzie wspomagać kampanię i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nie do zaakceptowania działanie i mądrzy ludzie powinni powiedzieć, my w tej grze nie bierzemy udziału. Czy wraz ze zbliżającymi się wyborami w USA realnie pojawia się szansa na koniec wojny z Rosją, czy raczej na zamrożenie działań na jakiś czas? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja uważam, że ja to mówiłem w naszych rozmowach i nie chcę tutaj chwalić się, że jestem prorokiem, no ale tak jest. To jest wojna na lata i konflikt na pokolenia. Znaczy, ta wojna w sensie wojskowym będzie trwała, nienawiść ukraińsko-rosyjska będzie niezwykle bolesna, długa i kosztowna i dramatyczna i tak dalej. Ja nie widzę w tej chwili wyjścia z wojny szybkiego. Oczywiście ono by mogło mieć miejsce, gdyby coś się stało na Kremlu, ale nie widać, żeby coś się miało stać. No, Prigożyn był taką maleńką nadzieją, że się odważył, że może jakiś tam rodzaj buntu wobec Putina ma miejsce, ale zostało to jakoś tam zdławione. I to jest jedno. Drugie, będzie oczywiście problem i on będzie mógł wpływać na sytuację, zmniejszają się zasoby. Rosjanie mają coraz mniej broni i armat i amunicji, stąd zaczynają rozmawiać z południową z Północną Koreą, z Kim Jong-unem, ale Ukraina jest jeszcze w gorszym położeniu, bo Ukrainie brakuje ludzi. Ukraina ma już te rezerwy ludzkie na ostatnich nogach, że tak powiem. No i trzeci czynnik to są wybory amerykańskie. Wybory amerykańskie są w listopadzie 24. Kampania wyborcza na całego zacznie się wiosną 24 i Biden, który kandyduje, no będzie musiał mieć wobec swoich wyborców odpowiedzi na przynajmniej trzy pytania. Jak długo to będzie trwało? Ile to będzie jeszcze kosztować? Jaki ma być finał? Jaki ma być ten efekt pokojowy? W tym sensie wydaje mi się, że ten amerykański czynnik może być tutaj najistotniejszy. Trudno powiedzieć. Bo ta kontrofensywa, którą Ukraińcy w sumie dobrze prowadzą, ale ona idzie bardzo wolno. Dlaczego? Dlatego, że od początku wojny Rosjanie zrozumieli, że muszą się przygotować do tej kontrofensywy, więc oni zbudowali umocnienia, jest dużo fortyfikacji. Po prostu ta wojna jest strasznie ciężka i niezwykle krwawa. Czy można wyobrazić sobie gdzieś wiosną przyszłego roku jakieś spotkanie, które ogłosi rozejm? Czyli dobra, zatrzymajmy te działania, czyli taki zamrożony pokój. No można sobie wyobrazić, tylko trzeba pamiętać, że z punktu widzenia Ukrainy to jest żadne rozwiązanie, dlatego że zamrożony stan wojny oznacza, że każdego dnia ona może wrócić, że Putin się otrząśnie, że Putin zorganizuje więcej wojska, zdobędzie trochę więcej amunicji i zaatakuje raz jeszcze. Także mówiąc szczerze, jestem dość pesymistycznie nastawiony do tego wszystkiego i moim zdaniem musimy być przygotowani, że najbliższe miesiące to na pewno, ale obawiam się, że lata to będzie jeszcze taki stały konflikt i taka raz tląca się, a raz bardzo gorąca wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Ale a jak myślisz, co się wydarzy w Stanach? Czy Trump ma szansę? Nie wiemy, kto będzie po stronie republikanów, mówiąc zupełnie szczerze. Trump ma największe szanse, jeżeli kandydatem republikanów będzie Trump. Biden. Biden ma największe szanse, jeżeli kandydatem republikanów będzie Trump. Ale powiem wam szczerze, sama myśl, że na czele największego państwa, najbogatszego, najbardziej militarnie
dozbrojonego. O prezydenturę batalia się toczy między 82-letnim Bidenem, 80-letnim Trumpem z jego poglądami. No to... A jeszcze tam jest ta sytuacja z tym więzieniem, to... która może być jakaś taka no zupełnie pierwszy raz w historii. Jak mówisz, że... Czy, tak, to, tak, czy, no, nie, no, czy tam już nie ma tego ryzyka, że on... Nie, no jest, no, cały czas ryzyko jest takie, bo wiesz, najlepsi w tej chwili prawnicy, politolodzy amerykańscy analizują sytuację, ponieważ Trump ma mnóstwo oskarżeń i niektóre z nich są poważne. No i pytania, które normalni ludzie zadają, jest takie, no jeżeli Trump się znajdzie w więzieniu, a może się znaleźć, bo oskarżenia są poważne, czy on może być wybrany prezydentem? Otóż zgodnie z konstytucją amerykańską może. Dlatego, że Ameryka jest wolnym krajem i no, zresztą tak to było przewidziane przez ojców założycieli, że przeciwnik polityczny może być osadzony, no ale można na niego głosować, jeżeli naród chce. Więc Trump może być wybrany siedząc w więzieniu. Czy Trump może być wtedy zaprzysiężony? Odpowiedź prawników amerykańskich brzmi tak, bo szef Sądu Najwyższego idzie do więzienia i w celi przyjmuje przysięgę od Trumpa. Jedyna kwestia, która nie jest rozstrzygnięta i raczej wydaje się mało możliwa, czy Trump osadzony, ale zaprzysiężony jako prezydent Stanów Zjednoczonych może ułaskawić sam siebie. No ale tu być może jego przyjaciel Andrzej Duda udzieli mu niezbędnych rad i prawniczy powie, że powie, jak ułaskawiać ludzi, którzy nie zostali skazani wyrokiem prawomocnym. Tak sobie złośliwie żartuję, ale ja ciągle wierzę, że Ameryka jest jednak silniejsza i że nie dojdzie do takiego absurdu, bo świat demokratyczny potrzebuje dobrego przywództwa. Ameryka musi być jednym z tych przywódców. Ostatnie pytanie, bo mamy 3 minuty do końca. Aż tak? No chyba, że się po prostu rozkręciłeś i chcesz kontynuować. Nie, ja wiesz, mogę kontynuować, tylko uważam, że trzeba szanować naszych słuchaczy godzina to godzina. Tak, to prawda, nie będziemy was zanudzać. Marsz 1 października. Iść. Ja nie pójdę, bo ja chodzę ciągle o kulach, więc bym opóźniał ten marsz, gdybym szedł. Mogę cię na wózku popychać. Ja lubię te dowcipy, ale powiem ci szczerze, mój widok na wózku byłby, jakby powiedzieć, najgorszą reklamą tego marszu. Także nie. Ale tak, iść to jest niezwykle ważne, to jest 2 tygodnie przed wyborami, to jest pokazanie, nawet nie tyle ilości, bo tam nikt się nie doliczy tych ludzi, to będzie 600 tysięcy, 800 tysięcy, milion. Ważna jest emocja. Trzeba pokazać, że w ugrupowaniach demokratycznych jest wiara, jest optymizm, jest siła. I dlatego trzeba być. I dlatego też apeluję do Donalda Tuska. Niech ci wszyscy liderzy będą razem. Nie tak, że ktoś nie dojechał, nie doszedł i tak dalej, bo to jest niezwykle istotny sygnał. On podnosi na duchu, on daje takie przekonanie 2 tygodnie przed wyborami, skoro dziś razem, to jutro razem, po wyborach razem i mówiąc krótko, wygramy. Wiesz co, jeszcze tak, bo tak patrzę na to pytanie z zagranicy, bo ludzie też się niepokoją tym, że im się jakoś utrudnia to głosowanie z zagranicy. Czy to znaczy, że PiS boi się tych zagranicznych głosów? Nie, PiS nie lubi zagranicznych głosów, bo tam przegrywa, no ale trochę zwiększył ilość tych stanowisk, tych miejsc. Ja bym praktycznie wszystkim, którzy chcą zagłosować za granicą, radził, żeby raczej robić to od samego rana, no, żeby po prostu zmieścić się. Żeby były te 24 godziny i tak dalej, żeby nie działo się to w ostatniej chwili. Natomiast wybory za granicą z całym szacunkiem, one nie mogą być decydujące dla wyniku ogólnego, chyba że doszliśmy już do takiej polaryzacji, że wynik między PiS-em a opozycją będzie o kilka tysięcy, to wtedy głosy za granicą mogą być zupełnie zasadnicze. Bo ten komentarz, który wyciągnęłam, to jest: na kogo zagłosować, będąc ambitnym obywatelem, który chce realnej zmiany w Polsce? Na lewicę. Nawet takiej, która będzie się dokonywać powoli. Mieszkam za granicą, bardzo tęsknię za Polską, ale nie za taką i nie widzę nadziei na powrót. Zamierzam zagłosować w wyborach, ale tak, żeby, jak to się mówi, ustrzelić ptaka jednym kamieniem i zagłosować na poczciwą partię, ale też moim głosem stworzyć szansę na przegraną PiS. Nie wiem, jak to zrobić.
zagłosować. Przegrana PiS to jest głos na Koalicję Obywatelską, to jest głos na Hołownię i PSL. I to jest pod głos... warunkiem, że przekroczą. Nie, no ale jak nie zagłosujesz, to nie przekroczą, więc głosować. I na lewicę. To są trzy ugrupowania demokratyczne, które mają poukładane w głowach, mają dobrych kandydatów, a szczególnie kandydatki. Żaden głos na te ugrupowania nie będzie stracony. Chcecie szaleństwa? No to Konfederacja. Chcecie autorytaryzmu w Polsce? Chcecie, żeby polska demokracja została do końca zniszczona? Głosujcie na PiS. Ale chcecie Europy? Chcecie wolności? Chcecie demokracji? Chcecie się dobrze czuć? Chcecie się uśmiechać jeden do drugiego? Pamiętajcie. Lewica, Koalicja Obywatelska, Hołownia i PSL. To nie była żadna agitacja. Ja tak nie, mówię po prostu ze szczerego serca. Popytacie. Bardzo wam dziękujemy. Dziękuję bardzo. Aż nawet sprawdził się ten mój system. Bardzo dobrze. Bardzo skomplikowany. Dziękuję. Próbuję sejwować oczywiście i do następnego.